Znudziło mi się już to moje własne gadanie o tym, jak to strasznie nie lubię SUV-ów. Przyszedł zatem czas na takiego, którego lubię. Prawie 200 koni, napęd na 4 koła, automat i przede wszystkim Cupra. Czy to jest przepis na udaną niedzielę? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witam z zakierownicy fajnego SUV-a. Tak naprawdę wypowiedziałem to zdanie i to chyba nie po raz pierwszy. Przy czym tutaj mała gwiazdka. Gdy poprzednio Cupra Ateca przyjechała do mnie na testy, to była wersja VZ, czy VZ, jak niektórzy wolą. Miałem wtedy 300 koni, niecałe 5 sekund do setki. To był potwór i nie trudno było mi się z takim samochodem zaprzyjaźnić. Dało radę to zrobić. Natomiast dzisiaj do testu dostałem dużo, dużo słabszy wariant. Także sprawdzimy sobie, ile jest tutaj Cupry w Cuprze. Ale zanim to zrobimy, jeszcze kilka słów na temat partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim dzisiaj Car Vertical, czyli serwis, w którym bez wychodzenia z domu sprawdzicie historię samochodu, którym jesteście zainteresowani. Bo zobaczcie, przykładowo ktoś chciał kupić Volvo V60 z 2015 roku. Nie jest ono kradzione, zgadza się stan licznika kilometrów, tak samo stan finansowy i prawny, ale było uszkodzone. I o ile sama ta informacja dużo nam nie mówi, możemy sobie kliknąć zdjęcia. No i patrzcie, kto z Was chciałby kupić taki samochód? Ja z pewnością nie. Możemy sobie zobaczyć kolejne zdjęcia i tak naprawdę zaoszczędziliśmy minimum kilkaset złotych na podróż czy na eksperta, który sprawdziłby to za nas. Car Vertical to oczywiście nie tylko zdjęcia, możemy sobie sprawdzić, czy zgadza się specyfikacja samochodu. Podobnie jeśli licznik był kręcony, to również znajdziemy taką informację, tak samo o kradzieży. Także pamiętajcie, aby przed zakupem używanego samochodu zawsze sprawdzić to auto w serwisie Car Vertical. I pamiętajcie, że z kodem AUTOMOTO macie 20% zniżki. Także działajcie, uważajcie, a my wracamy do testu. Dobra, to żebyście wiedzieli, o czym dzisiaj tak naprawdę będziemy rozmawiać i czym jest ta słabsza wersja, zajrzyjmy pod maskę. I znajdujemy tu czterocylindrowe TSI o pojemności 2 litrów. Moc, jaką dysponuje ta jednostka, to 190 koni mechanicznych, a maksymalny moment obrotowy wynosi 320 Nm. Samochód w tej specyfikacji rozpędzi się maksymalnie do 212 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 7,2 sekundy. Dobra, dodam jeszcze, że Ateca w tej specyfikacji połączona jest z 7-biegową automatyczną skrzynią DSG. To jest oczywiście skrzynia dwusprzęgłowa. No i mamy tutaj napęd na 4 koła. I tak, do wrażeń z jazdy i silnika, które w tym teście są chyba najważniejsze, przejdziemy za chwilę. Rzućcie jeszcze okiem, jak Cupra prezentuje się w pozostałych aspektach. Zaglądamy do bagażnika. A ten dysponuje pojemnością 485 litrów. To brzmi całkiem dobrze, ale nie ma tutaj dużo schowków. Nie ma tutaj dużo miejsca pod podłogą, ale za to ten kształt bagażnika jest całkiem regularny i myślę, że zmieści się tutaj naprawdę sporo bagażu. Bagażnik moim zdaniem na plus. Skakujemy na kanapę. I przy moich 182 cm wzrostu miejsca mam tutaj od groma. To jest naprawdę jedna z największych zalet, czy z największych plusów Cupry Ateca. Czyli przestrzeń na tylnej kanapie. Nie ma opcji dotknąć tutaj kolanami do fotela kierowcy. Stopy schowam bez problemu właśnie pod ten fotel. No i nad głową oczywiście miejsca jest od groma. Grześka tym razem nie zobaczycie, bo sobie gdzieś pojechał. Twierdzi, że na święta, ale... Także przestrzeń z tyłu naprawdę super. Chociaż jedna rzecz, mamy tutaj naprawdę duży, a może naprawdę wysoki tunel. Zobaczcie, on jest naprawdę spory i jeśli miałaby tutaj jechać trzecia osoba na środku, no to może być różnie. Ale dobra, przeskakujemy do przodu i zajmujemy, szczególnie w Cuprze, najważniejsze miejsce, czyli miejsce pracy kierowcy. I powiem tak, mam tutaj kubełkowe fotele, to na pewno nie są fotele dla każdego, ja to zawsze staram się podkreślać, bo spójrzcie, one mają zintegrowany zagłówek z oparciem. Ciężko tutaj coś wyregulować. Dla kogoś takiego jak ja, komu zależy na trzymaniu bocznym, na tym, żeby fotel go okalał, to jest super sprawa. Ale jeśli chcielibyście w ciemno zamówić takie fotele, czy jeździć z takimi fotelami, to nie jest najlepszy pomysł. Zdecydowanie to sprawdźcie na sobie. Natomiast o czym chcę powiedzieć? Mamy tutaj fantastyczną pozycję za kierownicą. Fotel nas trzyma, jest nam mega wygodnie, siedzimy wyprostowani, super trzyma się tę fantastyczną kierownicę, zaraz jeszcze o niej powiem. Mamy przefantastyczną widoczność. Myślę, że to jest też bardzo duży plus tego samochodu, bo dzisiaj z tym jest różnie.
A tutaj przez to, że te słupki A nie są jakieś bardzo szerokie, ogólnie widoczność jest świetna. Ergonomia obsługi tego samochodu jest fantastyczna i to, co chcę powiedzieć, nie zostało to zepsute umiejscowieniem obsługi klimatyzacji, nawiewu temperatury przez sterowanie dotykowe w ekranie. Nawet Cupra w tym samochodzie mogła to zostawić tutaj. Mamy oddzielny panel, zrobimy na nim dosłownie wszystko. Mówię o klimatyzacji. Pokrętło dla kierowcy, pokrętło dla pasażera, przyciski do zmiany kierunku nadmuchu, włączenie, wyłączenie klimatyzacji, wszystko tutaj jest w formie pokręteł lub przycisków. Cupra, można. Zróbcie wszyscy tak, aby nie iść w stronę dotykowych ekranów, albo wracać do tych przycisków, pokręteł i tak dalej. Wiem, że pewnie gadam sam do siebie, bo to jest nie do zrobienia, ale ja to naprawdę doceniam. Mnie się z tym jeździ nieporównywalnie lepiej niż z tym dotykowym dziadostwem i po prostu cieszę się, jak mam coś takiego. Może to nie wygląda najpiękniej. Na pewno to nie wygląda najpiękniej. Ale jest mega ergonomiczne i po prostu bezpieczniejsze, wygodniejsze, lepsze. Nad ekranem czy multimediami pastwił się nie będę, bo ile razy można to robić? To nie są najszybsze multimedia, one potrafią się tak czasami zawiesić, ale to jest nieważne. Najgorsza jest tutaj intuicyjność. Mówiłem to już 1000 razy, pewnie wiecie, naprawdę trzeba się do tego przyzwyczaić, nauczyć, da się w tym połapać, jeździć potem z tym, że tak powiem, bezproblemowo. To, co dla mnie jest najważniejsze, bezprzewodowy Android Auto, bezprzewodowy CarPlay i działa super. Nic mi się tym razem nie zawieszało, nie rozłączało, łączyło się od razu i bardzo fajnie, bo to jest dla mnie naprawdę ważny aspekt. Audio Beats. I to jest też dziwna sprawa, bo ja nawet w Cuprze, nawet w samej ATC raz mówiłem, że to gra lepiej, raz gra gorzej, raz Seat, raz Cupra i tu jest naprawdę ok. Jeśli spytalibyście mnie, Kamil, czy warto dopłacić do tego systemu audio, a pewnie wiecie, że dla mnie ten aspekt jest bardzo ważny, to powiem, że zdecydowanie tak, szczególnie, że to audio kosztuje, jeśli się nie mylę, coś około 2,5 tysiąca złotych. To nie jest dużo, jak za taki system nagłośnienia. Gra to tutaj naprawdę dobrze. No i ze świecących rzeczy zostały nam jeszcze zegary. One mają bardzo dużo możliwości konfiguracji. Ja uważam, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ja się do tych zegarów przyzwyczaiłem, a nawet powiem, że się z nimi bardzo polubiłem. Także to tyle i chyba ostatnia rzecz w tej części ze środka. Kierownica, bo powiedziałem, że o niej powiem. To też jest część akcesoryjna czy opcjonalna. I ja też konfigurację tego samochodu zaczynałbym od dodania tej sportowej kierownicy. To, że sportowa, to dzisiaj nawet jakby Poloneza dalej robili, to pewnie miałby opis sportowa kierownica. Wszystkie samochody mają sportowe kierownice, ale nie o to tutaj chodzi. I nawet nie chodzi o to, że ona jest spuszczona na dole. Oczywiście uwielbiam ten znaczek. Nie wiem czemu, nie umiem tego wytłumaczyć, ale go uwielbiam. Ale głównie chodzi o te dwa przyciski. Cuprę uruchamiamy, jeśli mamy taką kierownicę, przyciskiem z tej strony. To jest takie... Wiele osób uważa za odniesienie do Formuły 1, że czujemy się tutaj jak w bolidzie, chociaż jedziemy SUV-em. Ale naprawdę to działa. Na psychikę, bo na nic innego. Bo czy to jest wygodniejsze? Nie wiem, może, bo jest bliżej niż tutaj, czy gdzieś tutaj, ale psychicznie taki aspekt, że wsiadam w Cuprę, uruchamiam sobie ją jak Formułę 1, mam też z lewej strony przycisk ze znaczkiem Cupra, to jest fantastyczna rzecz. I naprawdę każdej osobie, która ma chociaż trochę benzyny we krwi, polecam taką kierownicę. Uwielbiam ją. Natomiast jak się tą kierownicą kręci? A może konkretniej, jak się tym samochodem po prostu jeździ? I przejdźmy już sobie do tych 190 koni. To może zacznę tak. 190 koni, czy tam 200 umownie, kiedyś robiło niesamowite wrażenie. Jak się mówiło, że mam 200 koni, to po prostu każdy zbierał szczękę z podłogi. Dzisiaj to jest taka wartość... Tym bardziej, że wiele samochodów dzisiaj, które ma około 200 koni, wsiadasz w ten samochód i on ci się wydaje wolny. Często przez skrzynię, przez różne rzeczy, ale naprawdę zdarza się tak, że wsiadasz podekscytowany, a ten samochód nie jedzie. A tu jest kompletnie odwrotnie. To nie brzmi zniewalająco, te 190 koni. 7 sekund już w miarę ok, ale naprawdę, jeśli chcecie tym samochodem się pobawić, pojeździć dynamicznie, tym bardziej, że mamy tutaj tryby jazdy, które działają, a to też nie jest oczywiste w każdym samochodzie. Jakie tu mamy tryby? Mamy komfort, w którym ja jeżdżę w zasadzie cały czas, mamy sport, tutaj są wyższe obroty, lepsza reakcja na gaz i tak dalej, mamy indywidual i to jest super, mamy offroad i mamy snow. Offroadu i snow nie sprawdziłem, no bo gdzie? Natomiast dwie rzeczy, w trybie indywidual naprawdę możemy sobie dostosować czy dopasować wiele rzeczy. Tryb pracy zawieszenia, silnika, układ kierowniczy, kapitalna sprawa, ale mam też do Was pytanie, bo tutaj tryb sport naprawdę zmienia charakter jazdy tym samochodem. Jest szybciej, bardziej agresywnie i tak dalej. Ja sam z tego trybu czasem korzystam, ale jestem ciekawy, czy jest wśród Was ktoś, kto na takim trybie jeździ non-stop?
Zawsze mnie to zastanawiało i zapominałem zapytać, czy jest ktoś i czy da się jeździć non-stop w trybie sport, te wyższe obroty i tak dalej, bo mnie to na przykład denerwuje, ale jak sobie gdzieś tam chcę czasem ruszyć szybciej i tak dalej, no to używam i podkreślam, że to działa. Natomiast wracając do mocy i wrażeń z jazdy, to nie jest oczywiście samochód, który się, nie wiem, zupełnie nie przechyla na zakrętach. Jak mamy skręt w jedną stronę, to on naprawdę trzyma się drogi bardzo fajnie. To jest bardzo przyjemny charakter prowadzenia tego samochodu i ja to lubię. Natomiast gdy chcemy pojeździć, gdy chcemy zmienić kierunki jazdy kilka razy, no to czujemy, że jedziemy czymś wyższym. To jest oczywiste, praw fizyki tutaj nie zmienimy. Ale sama dynamika, nawet jak na świadomość, że jedziemy Cuprą, jest tutaj, podkreślam, moim zdaniem zdecydowanie wystarczająca. Wręcz myślę, że to jest taki wariant optymalny do tego samochodu. Ja to jeszcze trochę na końcu podsumuję, ale jeszcze dwa aspekty. Wyciszenie. To nie jest na pewno najlepiej wyciszony samochód na świecie, albo nawet w klasie. Gdzieś do tych 100-110 na godzinę jest dobrze, ale powyżej robi się już moim zdaniem ciut głośno. Natomiast spalanie. Bo ja mam pewien problem z określeniem spalania w silnikach TSI. Potrafię czasami jeździć, nie wiem, prawie 300-konnym Superbem, jak na taki samochód mieć bardzo dobre wyniki. Potem wsiadam w dużo słabszy silnik i mniejszy samochód i mam też podobne wyniki. A powinno być na pół. To bywa różnie. Natomiast tutaj moje spalanie jest duże. Ta jazda, którą teraz widzicie, czyli ja chyba ani razu nie przekroczyłem, na pewno nie przekroczyłem 50, mam 10,8 od uruchomienia. Jak się tym samochodem nie postaram? Jak jeżdżę po swojemu? Nie mam na myśli sześciokrotnej zmiany pasa na odległości na dystansie 300 metrów, bo nie o to chodzi, ale też no, na pewno nie jestem za walidrogą, delikatnie mówiąc. To ja się tutaj zbliżam bardziej do 12-11, to jest sporo. Umiem tym samochodem spalić niesporo, bo jak wyjadę gdzieś tam na drogi pod miastem, jadę sobie 80-90, to spalam 6, może nawet mniej, ale ekspresówka to u mnie było 7, autostrada 8, może nawet trochę więcej. Tylko pamiętajcie, ja to chcę zaznaczyć. To, że ja powiedziałem, że ten samochód pali 12 litrów w mieście, to nie znaczy, że on pali 12 litrów w mieście. To znaczy, że ja tyle nim spalam. Wy możecie jeździć w mieście, które ma mniej korków. Albo macie drogi podmiejskie inne, inaczej ukształtowane. Wy inaczej jeździcie. Więc podkreślam, to jest moje spalanie. Jak macie taki samochód w tej wersji, jeździcie nim dłużej, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, bo to będzie bardziej miarodajne. Mówię o swoim spalaniu i ono jest tutaj u mnie spore. Natomiast powoli przechodźmy już do podsumowania, ale w sumie, żebyśmy mogli to zrobić, to sprawdźmy, ile takie cacko kosztuje. Cupra ATK z roku produkcji 2024 to wydatek minimum 165 300 zł za wersję z 1.5 TSI. Natomiast prezentowana dzisiaj dwulitrowa jednostka i napęd na 4 koła to minimum 186 100 zł. Okej, do samej ceny może odnosił się nie będę, bo już chyba nawet to kilka razy zrobiłem między Seatem a Cuprą. Powiem tak, jest wiele osób, które uważają, że to jest jakaś profanacja, rzucanie silnika na przykład 1.5, 150 koni do Cupry. Bo to ma być sportowy samochód, ma być tutaj 5 sekund do setki, z tym ma się kojarzyć. Okej, ja takie podejście rozumiem. Ale po pierwsze wiadomo, jakie mamy czasy, a po drugie, ja uważam, to jest moje zdanie, że wchodzisz do salonu Cupry i nie każdy potrzebuje 300 koni. Nawet powiem więcej. Niewiele osób potrzebuje 300 koni, szczególnie w samochodzie rodzinnym, bo to jest samochód rodzinny. I nie chodzi mi tutaj nawet tylko o kwestię, czy cię na to stać, na zakup, na utrzymanie, na jazdę takim 300-konnym samochodem, tankowanie go, opony i tak dalej. Chodzi mi o to, że ten samochód po prostu w takiej wersji, o takiej mocy, kompletnie do niczego nie jest ci potrzebny. A podoba ci się Cupra. Chcesz mieć te przyciski, chcesz mieć te znaczki, chcesz mieć ten wygląd, chcesz mieć to prowadzenie. I nawet 150 koni, które dzisiaj w silniku TSI, z silnikiem TSI, jest naprawdę dynamicznym samochodem. To jest moim zdaniem bardzo dobry ruch Cupry, o czym chyba świadczą statystyki sprzedaży. A ta wersja o mocy 190 koni z napędem na 4 koła, z DSG, jest już nie tylko Cuprą z nazwy, ale Cuprą spisującą się super na co dzień, a jak trzeba, to potrafiącą dać bardzo fajne wrażenia z jazdy. I tak jak powiedziałem, to jest moim zdaniem optymalna wersja tego samochodu dla osób, które nie potrzebują 300 koni, ale jednak chcą tej dynamiki i tej czasem zabawy. Nie bójmy się tego powiedzieć, mimo że siedzę w SUV-ie. Dajcie znać, co Wy sądzicie, może na temat tego, że mamy sportową markę i możemy kupić ją silnikiem 1.5.
Czy Wam się to podoba, czy to jednak nie powinno tak być? I tu może być tylko 300 koni albo więcej. Czekam na Wasze opinie, pogadajmy sobie w komentarzach. I jak zwykle prośba, jeśli możecie, oceńcie ten materiał, to mi się naprawdę przydaje. I jeśli kanału jeszcze nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.